Aladin. W pewnym mieście położonym daleko na wschodzie, mieszkał ubogi krawiec wraz z żoną i synem, któremu na imię było Aladyn. Gdy Aladyn osiągnął piętnasty rok życia, ojciec chciał go kształcić w rzemiośle krawieckim. Próżno jednak zachęcał syna do pracy. Aladyn był tak leniwy, że pracy unikał i dzień cały spędzał na gonitwach i zabawach z rozmaitymi nicponiami. Nieposłuszeństwo i upór Aladyna taką rozpaczą przejęły ojca, że dostał dziwnej i niebezpiecznej choroby i w niedługim czasie zmarł. Po śmierci ojca Aladyn wraz z matką zostali bez środków do życia. Doprawdy nie wiadomo, co by się z nimi stało. Gdyby nie wypadek szczególny i niespodziany, który zupełnie odmienił ich życie. Pewnego dnia do miasta przybył tajemniczy i potężny czarodziej. Znał on dobrze czarną i białą magię, posiadał też sztukę zaklęć i wróżb oraz sztukę poszukiwania skarbów podziemnych. Od jakiegoś czasu bezustannie poszukiwał cudownej lampy. Dawała ona wielką moc jej właścicielowi, lecz tylko chłopiec o imieniu Aladyn mógł ją wydobyć z ukrytych podziemi. Aladyn jak zwykle wałęsał się po ulicach miasta, gdy zauważył go ów czarodziej. Z łatwością przekonał naiwnego młodzieńca, że jest jego stryjem i po śmierci brata postanowił zaopiekować się jego rodziną. Jutro wynajmę dla ciebie duży i piękny sklep! I zapełni go dywanami, adamaszkami i kaszmirami, powiedział do Aladyna, abyś mógł zająć się kupiectwem i utrzymać siebie i swoją biedną matkę. Niezwłocznie udali się wprost na główną ulicę miasta, gdzie były sklepy najwspanialsze i najbogatsze. Czarodziej kupił dla Aladyna szaty cudowne, przetykane suto złotem i srebrem. W takim ubiorze Aladyn wyszedł razem ze stryjem na miasto. Starał się chodzić poważnie i dumnie. Jego szata szeleściła, a przechodnie z podziwem patrzyli na Aladyna i szeptali: Co za szata! Co za jedwab! Co za szelest! Aladyn, budząc ogólny podziw i zachwyt, kroczył uroczyście po rozmaitych ulicach miasta, aż wreszcie razem z czarodziejem wyszedł za miasto. Czarodziej bowiem prowadził Aladyna do tego miejsca, gdzie według jego obliczeń znajdowały się podziemia, w których była ukryta lampa cudowna. Chciał przebiegle zmusić Aladyna, aby ten wydobył dla niego z podziemi lampę i pozostał w nich zamknięty, aż do swojej niechybnej śmierci. Za miastem ujrzeli mnóstwo pięknych i bujnych ogrodów. Przechodzili z ogrodu do ogrodu, aż wyszli na pustą równinę. Czarodziej zatrzymał się nagle i przyłożył ucho do ziemi, aby zbadać w którym miejscu ukrywa się lampa cudowna. Potem wyżłobił palcem rowek, aby to miejsce naznaczyć. Aladen patrzył na to wszystko ze zdziwieniem, ale słówka nie śmiał uronić, aby stryja nie rozgniewać. Następnie czarodziej rozpalił ognisko. Gdy chrust zapłonął, wyjął z kieszeni jakieś zioła i rzucił je do ognia. Natychmiast dym wonny buchnął z ogniska i zakłębił się w powietrzu. Wówczas czarodziej wyciągnął ręce, przymknął oczy i wyszeptał zaklęcie. Wnet kłęby wonnego dymu pod przymusem zaklęcia, zamiast płynąć w górę, opadły na ziemię i uderzyły w miejsce, które czarodziej rowkiem zaznaczył. W tej chwili rozległ się piorun. Ziemia w tym miejscu pękła i rozstąpiła się, ukazując otwór szeroki, zasłonięty żelaznymi drzwiami. Czarodziej poprosił Aladyna, aby otworzył drzwi, zszedł po schodach i rozpoczął poszukiwania lampy. Stryj zapewnił także chłopca, że wszystkie skarby, jakie tam zobaczy, będą należeć do niego. Bądź ostrożny, powiedział. Na wszelki wypadek daję ci mój pierścień złoty. Włóż go na palec, ten pierścień uratuje cię w razie jakiegokolwiek nieszczęścia Aladyn pochylił się ku drzwiom i zawołał To ja, Aladyn! Drzwi się natychmiast otworzyły i Aladyn ujrzał schody kręte, które wiodły w dół Zszedł po schodach i trafił na drzwi marmurowe, szczelnie zamknięte Dotknął drzwi dłonią i znów zawołał To ja, Aladyn! Drzwi marmurowe wnet się rozwarły. Aladyn ujrzał za tymi drzwiami ogród podziemny i wbiegł do ogrodu. W ogrodzie tym rosły krępe, karłowate drzewa pokryte mchem złotym. Na gałęziach zamiast owoców dojrzewały perły, tak wielkie jak orzechy. Perły te napełniały ogród podziemny białym, matowym światłem. W tym świetle ujrzał Aladyn mury ogrodu, porosłe jadowitymi grzybami i pleśnią. Stryjek ostrzegł go, aby uważał, gdyż po ich dotknięciu niechybnie zginie. Aladyn nie znał się na wartości pereł, ale podobał mu się ich kształt okrągły, więc nazrywał ich sporo i schował do kieszeni. Podszedł potem do następnych drzwi hebanowych i zawołał – to ja, Aladyn! Hebanowe drzwi otworzyły się na oścież i Aladyn wszedł przez nie do drugiego ogrodu. W drugim ogrodzie kwitły na drzewach szmaragdy, turkusy, topazy, rubiny i napełniały ogród światłem błękitnym, żółtym, czerwonym i fioletowym. Wszystkie te światła mieszały się nawzajem, aż mrzyły w oczach. Aladyn nie wiedział, że są to kamienie drogocenne, ale podobały mu się barwy tych dziwnych owoców, więc nazrywał ich pod dostatkiem i napełnił nimi kieszenie. Zbliżył się wreszcie do następnych drzwi, miedzianych. Ponieważ i te drzwi były zamknięte, Aladyn znów zawołał: To ja! Aladyn! Drzwi miedziane otworzyły się i Aladyn wszedł do ogrodu trzeciego. W trzecim ogrodzie kwitły na drzewach same brylanty, tak wielkie jak jabłka. Kwitły i migotały i połyskiwały tak mocno, że cały ogród podziemny zdawał się płonąć. Aladyn musiał dłonią oczy od tego blasku przesłonić. Nie znał się na wartości brylantów, ale podobały mu się ich połyski i migoty, więc nazrywał ich bardzo dużo i poszedł dalej, do drzwi następnych. Drzwi te były ze szczerego złota. Aladyn znów zawołał: to ja! Aladyn! Drzwi złote otworzyły się natychmiast i Aladyn wszedł na mały plac otoczony murem. Ujrzał w murze wgłębienie, a w tym wgłębieniu lampę. Zbliżył się ostrożnie do muru, aby go szatą nie dotknąć, i szybko wyjął lampę z owego wgłębienia. Lampa płonęła słabym błękitnym płomieniem. Aladen zgasił ją i ukrył pod ubraniem. Przebiegł szybko z powrotem wszystkie trzy ogrody podziemne i wspiął się na kręte schody. Widząc Aladyna niosącego upragnioną lampę, czarodziej zacisnął pięści, zgrzytnął zębami i kopnął Aladyna w głowę. Oddaj mi natychmiast lampę! wrzasnął głośno. Aladyn chwycił się ręką za głowę i zawołał Za to żeś mnie kopnął nogą w głowę! Nie oddam ci lampy! Czarodziej rozzłościł się strasznie. Pochylił się nad otworem i szepnął jakieś zaklęcie. Zaklęcie było gniewne i potężne, bo nagły piorun uderzył w ziemię i natychmiast drzwi żelazne zamknęły się szczelnie. Ziemia zrosła się nad nimi tak, że nie widać było nawet śladu otworu. Tymczasem Aladyn został sam w podziemiach, na krętych schodach. Siedział w ciemnościach bezsilny i bezradny i dygotał ze strachu. Zrozpaczony złożył dłonie do modlitwy i szepnął Rodzony stryj mnie opuścił, więc Ty, Boże, przyjdź mi z pomocą. Składając dłonie do modlitwy, Aladyn potarł bezwiednie pierścień zaklęty, który miał na palcu. Przed oczami Aladyna zjawił się duch złoty, w pierścieniu dotąd ukryty. Zjawił się nagle w ciemnościach podziemnych i rzekł głosem donośnym. Oto jestem na twoje rozkazy i na rozkazy tych wszystkich, którzy posiadają pierścień zaklęty. Złoć się, złoć się, duchu złoty, zawołał Aladyn. Złoć się i rozjaśniaj tę ciemność, która mnie otacza. — Stryj rodzony zamknął nade mną drzwi żelazne i zostawił mnie samego w podziemiach bez wyjścia. — Czego żądasz ode mnie? — spytał Duch Złoty. — Jesteś posiadaczem pierścienia zaklętego, więc rozkazuj, a każdy twój rozkaz spełnię natychmiast. — Duchu Złoty — zawołał Aladyn — rozkazuję ci, abyś mnie wyniósł z tych ciemności na powierzchnię ziemi. Ledwo Aladyn tych słów domówił, a duch złoty, zazłociwszy się jaskrawiej, uniósł go z mrocznych podziemi, postawił na równinie i zniknął. Po powrocie do domu, przez długie tygodnie Aladyn rozmyślał nad tym, jak tu zdobyć pieniądze. W chacie nic już nie było do sprzedania, prócz owej lampy, którą Aladyn przyniósł z podziemi, oraz drogocennych owoców. Jednak ani jego matka, ani Aladyn nie znali się na wartości tych owoców i nie domyślali się nawet, że posiadają bogactwa niezliczone. Ułożyli w kącie cały stos tych kamieni i nie zwracali na nie żadnej uwagi. W końcu Aladdin przypomniał sobie o brudnej, zakurzonej lampie i potarł ją szybko ręką, aby zetrzeć brud. I nagle zjawił się w chacie duch błękitny, w lampie dotąd ukryty i cała chata zbłękitniała. Duch zaś błękitny zawołał głosem potężnym i dźwięcznym. Oto jestem na rozkazy twoje i tych wszystkich, którzy posiadają lampę cudowną. Aladyn spojrzał śmiało na ducha i rzekł. Błękitnij mi się w oczach, błękitnij duchu błękitny. Pusto było i szaro w mojej chacie, a teraz jest w niej tak błękitnie jak w niebie. Rozkazuję ci, abyś przyniósł mi i matce mojej jadła i napoju. Ledwo Aladyn słów tych domówił, a duch błękitny zniknął i wrócił natychmiast, niosąc stół olbrzymi, zastawiony srebrnymi talerzami i półmichami, pełnymi po brzegi rozmaitych potraw. Na środku stołu stały kielichy i puchary. Odtąd Aladyn niemal co tydzień pocierał lampę i korzystał z usług ducha. W dostatkach przeżyli Aladyn i jego matka lat pięć w swojej chacie. Aladyn był już dwudziestoletnim młodzieńcem. Pewnego razu wrócił do domu, tańcząc i klaszcząc w dłonie. Dowiedział się bowiem od strażnika miejskiego, że jutro, skoro świt, piękna księżniczka, córka sułtana, przejdzie pieszo przez całe miasto, żeby w lustrze rzeki przejrzeć swą twarz cudowną. Nazajutrz, skoro świt, Aladyn wymknął się z chaty i pobiegł na brzeg rzeki. Trzcina nad rzeką rosła tak gęsta i wysoka, że Aladyn łatwo ukrył się w niej jak w lesie. Zmoczony i zziębnięty, czekał radośnie na przyjście księżniczki. Nigdy bowiem dotąd żadnej nie widział. Słyszał tylko, że księżniczki mieszkają w pałacach, noszą szaty złociste i mają twarze piękne. Serce mu zabiło mocniej, gdy usłyszał szelest szaty jedwabnej, zatamował dech i rozchylił trzcinę zobaczył księżniczkę, która zbliżała się do rzeki powoli, kołysząc się jak łabędź biały. Stanęła wreszcie na brzegu i podniosła zasłonę. Aladyn ujrzał jej twarz, tak białą i cudowną, jakiej nigdy jeszcze nie widział. Księżniczka pochyliła się i natychmiast na rzece zjawiło się jej cudowne odbicie, kołyszące się z lekka na błękitnej fali. Księżniczka nie zauważyła Aladyna, który całą głowę, a za głową szyję jest trzciny wysunął, żeby też przyjrzeć się odbiciu księżniczki na wodzie. W końcu księżniczka zasłoniła twarz białym welonem i udała się z powrotem do pałacu. Gdy była już daleko od rzeki, Aladyn wynurzył się z trzciny, wyskoczył na brzeg i pobiegł do domu. Aladyn po długiej rozmowie z matką, prośbach i błaganiach przekonał ją, aby ta udała się do pałacu i prosiła sułtana w imieniu Aladyna o rękę jego córki. Kto prosi sułtana o rękę jego jedynej córki, ten wedle zwyczajów powinien mu złożyć odpowiednie dary. Aladyn poznał w ostatnich czasach kilku złotników i jubilerów. Dzięki nim dowiedział się, że w izbie posiada niekolorowe szkiełka, jeno drogocenne kamienie. Te właśnie skarby matka Aladyna zaniosła w darze sułtanowi. – Władco mój i panie – zwróciła się drżącym głosem do sułtana – Syn mój Aladyn chciałby prosić cię o rękę twojej córki. I zanim sułtan zdążył cokolwiek odpowiedzieć, kobieta wysypała z worka na ziemię zawarte w nim klejnoty. Ze szmerem i brzękiem posypały się przed tron sułtana perły, topazy, rubiny, szmaragdy, szafiry, turkusy i brylanty. Posypały się, błyskając i barw tysiącem olśniewając zdumione i zachwycone oczy sułtana. Twój syn Aladyn jest chyba największym na całej ziemi bogaczem, powiedział sułtan. Lecz córka moja jest mi bardzo droga, dodał natychmiast. Zgadzam się chętnie na ślub twego syna z moją córką, ale pod warunkiem, że syn twój przyśle mi czterdziestu służących, z których każdy będzie dźwigał na głowie złotą szkatułę wypełnioną najwspanialszymi klejnotami. Prócz tego, na czele służących niech czterdziestu poddanych w bogatych szatach dźwiga kosze kwiatów, nieznanych żadnemu ogrodnikowi. Na przedzie zaś tego orszaku niech kroczy rycerz w brylantowej zbroi. I niech trzyma w ręku trąbę śpiewającą hymny na moją chwałę. Jeżeli twój Aladyn spełni ten warunek, i ja wówczas dotrzymam danego słowa. Matka Aladyna pokłoniła się sułtanowi i wyszła. Po rozmowie z matką, Aladyn szybko potarł dłonią magiczną lampę. Natychmiast zjawił się duch błękitny i rzekł głosem donośnym. Oto jest na rozkazy twoje i na rozkazy tych wszystkich, którzy posiadają lampę cudowną. Błękitnij mi w oczach, błękitni, duchu błękitny, zawołał Aladyn. Wiesz zapewne, pod jakim warunkiem sułtan zgodził się na mój ślub z księżniczką. Spełnij natychmiast ten warunek. Prócz tego. Przystrój mnie i matkę moją w szaty książęce i sprowadź dla mnie rumaka białego. Ledwo Aladyn słów tych domówił, duch zniknął, a po chwili wnętrze chaty i całe podwórze zaroiło się od tłumu nagle zjawionych ludzi i koni. Aladyn miał na sobie szaty książęce przetykane srebrem, złotem, naszywane perłami i diamentami. Dosiadł czym prędzej rumaka, wyjechał na ulicę i rozkazał całemu orszakowi iść niezwłocznie w stronę pałacu sułtana. W sali tronowej służący i poddani złożyli swoje dary u stóp sułtana. Obok tronu stał rycerz z trąbą, która głosem ludzkim śpiewała wspaniałe hymny. Sultan, ujrzawszy aladyna, zeskoczył z tronu i pobiegł ku niemu na spotkanie. Aladynie! zawołał sułtan. Wykonałeś tak szybko mój warunek. Jesteś młody, piękny i zgrabny, jak prawdziwy książę. Nie mógłbym wymarzyć wspanialszego zięcia dla siebie i wspanialszego męża dla mojej córki. To też chcę, aby dziś jeszcze odbył się twój ślub z moją córką. Sultanie, odpowiedział Aladyn – kocham księżniczkę, ale dziś jeszcze poślubić jej nie mogę. Wpierw muszę wybudować dla niej pałac, jakiego nikt dotąd nie widział. Po powrocie do domu, Aladyn wywołał ducha błękitnego i kazał mu w ciągu jednej nocy zbudować najpiękniejszy pałac na pustym placu przed pałacem sułtana. Nazajutrz sułtan wyszedł z rana na balkon i o nie miał spodziwu. Na placu Wczoraj jeszcze pustym stał pałac, olbrzymi i tak piękny, że oko ludzkie nie widziało dotąd takiego pałacu. Słońce oświetlało nowy pałac, jarząc się rzęsiście na złotym dachu i w kryształowych szybach. Białe marmurowe ściany pałacu lśniły się w przeźroczystym porannym powietrzu. Sultan założył na nos okulary i z zachwytem przyglądał się pałacowi. Aladynie, zawołał sułtan, brak mi słów, aby wyrazić swój zachwyt dla ciebie i twego pałacu. Jestem szczęśliwy, że już dziś wieczorem staniesz się nareszcie moim zięciem i mężem mej córki. Wieczorem tego dnia odbył się ślub Aladyna z córką sułtana. Odtąd sułtan co dzień z rana wychodził na balkon swego pałacu i oglądał pałac Aladyna oświetlony promieniami wschodzącego słońca. Często też zwykłby umawiać. Co bym ja robił na tym świecie bożym, gdybym nie miał tego balkonu, a przed balkonem tego cudownego pałacu, którego widok szczęściem napawa moje oczy? Pewnego razu książę Aladyn wyjechał na polowanie. W tym samym właśnie czasie zły czarodziej za pomocą magii ujrzał, jak wspaniałe jest życie Aladyna, właściciela lampy cudownej. Natychmiast udał się na wschód i przystąpił niezwłocznie do wykonania przebiegłej zemsty. Przechadzając się tam i z powrotem, przed pałacem Aladyna, wołał na całe gardło. — Za jedną starą lampę dwie nowe daję w zamian! Za jedną starą lampę dwie nowe daję w zamian! Słysząc to, księżniczka zdjęła z szafy starą lampę i zaniosła ją czarodziejowi. Była to niestety lampa cudowna, którą Aladyn w domu pozostawił. Czarodziej dał księżniczce w zamian dwie nowe lampy, oddalił się szybko i zniknął w ulicy. Będąc szczęśliwym posiadaczem lampy cudownej, kilka razy aż podskoczył z radości. Ukrył się potem w pustej alei jednego z ogrodów pobliskich, wyjął lampę z kieszeni i potarł ją mocno dłonią. Wówczas zjawił się duch błękitny i cała aleja napełniła się błękitną jasnością. Duch Zawołał głosem donośnym. Oto jestem na rozkazy Twoje i na rozkazy tych wszystkich, którzy posiadają lampę cudowną. Duchu, zawołał czarodziej, rozkazuję Ci, abyś natychmiast i mnie i pałac Aladyna przeniósł na sam środek Afryki. Po tych słowach duch natychmiast spełnił rozkaz czarodzieja. Nazajutrz z rana sułtan, jak co dzień, wyszedł na balkon, aby się przyjrzeć pałacowi Aladyna. Wyszedł. Stanął, spojrzał, przetarł oczy i spojrzał znowu. W jednej chwili zbladł, poczerwieniał, posiniał, chwycił się za serce, chwycił się za głowę i wreszcie wrzasnął przerażony: Nie ma! Nie ma tego, co było, a co być przestało. Był plac, na placu pałac, a w pałacu moja córka. Nie ma pałacu, nie ma mojej córki. Po chwili, na rozkaz sułtana, dziesięciu rycerzy wyruszyło w drogę na poszukiwanie księcia Aladyna. Znaleźli go w lesie, nad strumieniem, podeszli go z tyłu, chwycili za dłonie, okuli w kajdany i wrócili z nim do miasta. Aladyn, wtrącony do więzienia, przeczuwał śmierć bliską, złożył więc dłonie do modlitwy i szepnął. Boże, ratuj niewinnego od śmierci niezasłużonej. Składając dłonie, potarł bezwiednie pierścień zaklęty, który zawsze na palcu nosił. Wnet duch złoty w pierścieniu ukryty, zjawił się i zawołał. Oto jestem, na rozkazy twoje i tych wszystkich, którzy posiadają pierścień zaklęty. Złoć się, złoć się, duchu złoty, rzekł Aladyn. Krzywda mi się stała, smutek mi się zdarzył. Pałac mój zniknął bez śladu i znikła żona moja. Przywróć mi pałac i moją żonę. Nie mogę tego uczynić, odpowiedział duch złoty. Pałac twój należy do ducha błękitnego, który jest potężniejszy ode mnie. Nie wolno mi się wtrącać do jego spraw i do jego czynów mogę tylko cię z skajdan i przenieść z więzienia wprost do twego pałacu, gdzie zastaniesz swą żonę. A więc rozkazuję ci, duchu złoty, zawołał Aladyn. Uczyń to. W jednej chwili Aladyn znalazł się pod bramą swego pałacu, wolny i pełen nadziei. Po wejściu do środka rzucił się na szyję swej żonie i oboje płacząc opowiadali sobie przez łzy o tym, co się każdemu przytrafiło. Później Aladyn ukrył się za drzwiami. Gdy czarodziej przechodził koło drzwi, młodzieniec uderzył go tak mocno, że niegodziwiec padł ogłuszony na ziemię. Wówczas Aladyn znów zawładnął lampą cudowną i kazał duchowi błękitnemu przenieść pałac z powrotem na wschód. Nazajutrz z rana, sułtan wyszedł znów na balkon i znów się zdumiał, oczom swym nie dowierzając. Pałac stał, jak dawniej, na placu. Brama pałacowa rozwarła się na oścież i w bramie stanął Aladyn i jego małżonka. Księżniczka rzuciła się na szyję sułtanowi i rzekła. Ojcze, jak mogłeś wtrącać do więzienia i skazywać na śmierć Aladyna, którego kocham nad życia, który jest niewinny? Winien wszystkiemu czarnoksiężnik, którego widzisz przed sobą, zakutego w kajdany. On właśnie przeniósł nasz pałac na sam środek Afryki. Widzę teraz, że Aladyn jest niewinny i cieszę się, żeście wszyscy wraz z waszym pałacem wrócili szczęśliwie do naszego królestwa, odrzekł z ulgą sułtan. Czarodziej natomiast został wtrącony do mrocznego więzienia, w którym pozostał aż do końca swoich dni. Odtąd Aladyn i jego rodzina wiedli żywot spokojny, a po śmierci sułtana Aladyn wstąpił na tron i panował długo i mądrze pod imieniem Aladyna I.